Rock Radio. Słuchaj, nie ma co ukrywać. Często nam zarzucano i że nie śmiejemy się sami z siebie. Tak, że nie potrafimy uderzyć się we własną pierś. Więc teraz zrobimy moment, proszę państwa, historyczny. Zadzwonimy do mojego ojca. Tatusia. Nie, tak, tatusia, taty, też wojewódzki. Mhm. I zapytamy, sprawdzimy, jak on się czuje, czy jest tak zwanym typowym Polakiem, który chciałby wystąpić w fanklubie Ocalonej Hostii. Jesteś gotowy na spotkanie z moim tatusiem? A tatuś, opowiadałeś mu o mnie? Opowiadałem. O naszej relacji? Tata nie rozumie po polsku, ja muszę po rosyjsku opowiadać. U mnie tata jest druzja. Zdravstwuj, cesy Piotr. U niego biały pył w nosie. Proszę państwa, tata w radio. Słucham. Halo, dzień dobry. Łukasz Sędziński z tej strony. Proszę panią, ja dzwonię z fanklubu Ocalonej Hostii, Ad Memoriam. Proszę panią, pan prezydent elekt Andrzej Duda ocalił Hostię przed upadkiem w Świątyni Opatrzności w Wilanowie w Warszawie w zeszły weekend i teraz zbieramy ludzi chcących być w naszym fanklubie Ocalonej Hostii. Członkostwo jest bezpłatne. Będziemy się co roku zbierać w miejscu ocalenia właśnie Hostii i wspominać bohaterski czyn pana prezydenta, śpiewać pieśni pochwalne i palić kukłę pana Bronisława Komorowskiego. I czy jest pani zainteresowana do nas przystąpić? To znaczy nie jestem. Po prostu nie mam czasu. Ale jestem zabiegana. Rozumiem, ale te wyjazdy będą tylko raz do roku się odbywały. W czerwcu, 7 czerwca. I kiedy będzie? Następny będzie dopiero za rok. Mhm. To znaczy, wie pan co, ja po prostu nie tego. A jeden może męża, on się interesuje. Bardzo proszę. Dzień dobry, o jaką to politykę chodzi? Witam, dzień dobry, moje nazwisko Sędziński Łukasz, ja dzwonię z fanklubu Ocalonej Hostii. W zeszły weekend... Teraz, jakiego fanklubu? Ocalonej Hostii. No i to są. Jakiego klubu? Fanklubu Ocalonej Hostii. Chodzi o to, że pan prezydent elekt Andrzej Duda ocalił Hostię przed upadkiem w Świątyni Opatrzności. Wie pani, spierdalaj pan swoim Dudo i ze swoją Hostią. Do widzenia. Debiut taty, wcześniej mama. Poczekaj, odczynię. Kamień spadł mi się. Tatusiu, dziękuję. Reprezentowałeś nas krótko, ale dzielnie. To na koniec może jeszcze podzwońmy sobie troszeczkę. Ja zadzwonię do ciebie, dobra? Zadzwoń do mnie. Halo? To jest audycja Książę i Żebrak. Program ma charakter satyryczny. Wszelkie podobieństwo do konkretnych osób i zdarzeń jest zamierzone.